Joanna Roczek, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami pan prezydent miasta Kupno, pan Zbigniew Burzyński. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Panie prezydencie, jesteśmy po długiej majówce obfitującej w szereg wydarzeń kulturalno-edukacyjno-oświatowych. Proszę o podsumowanie. Rzeczywiście ta majówka tegoroczna była wyjątkowa, no ale to jest kwestia lat doświadczeń. Co i roku kalendarza. Tak, i kalendarza. I dwa elementy. Program tak. I dwa pogoda. Tak. W poprzednich latach nie mieliśmy szczęścia. Było wiecznie, były deszcze. No to wtedy no to jest inne wrażenie, jeżeli ktoś stoi pod parasolem na koncertach i tak dalej. To jest na pewno to, że był pewien taki sukces. A dwa, to doświadczenie już jakby z lat ubiegłych, że co roku rozszerzaliśmy program tej majówki. Mhm. Najpierw to było bardzo skromnie, później dochodził jarmark, który teraz jest całkiem bogatym tym jarmarkiem. No i koncerty. To było to, co było magnesem, przyciągnęło ludzi. Koncerty tego typu, co disco polo, a jeżeli nie disco polo, to drugi dzień był Perfekt, który no, jest uznaną marką, wiadomo, w świecie muzyki. Także pod tym względem chyba się był dobry dobór tego programu. Zainteresowanie nie tylko mieszkańców, patrzyliśmy, obserwowaliśmy, nawet jeździliśmy po mieście, to masa samochodów. Na obcych rejestracjach. Całego województwa, prawda? Więcej, i sąsiednich, powiaty kolskie, wocławskie i tak dalej. Wspaniale. I także, że naprawdę, no mówię, udało się, na pewno pewne wnioski jeszcze trzeba wyciągać na lata następne. No i co, no myślę, że ta już się wpisała, ta majówka w program. Kiedyś to było tak bardzo nieśmiało, tam jakaś imprezka mała, prawda? Tak. No, a tu jest wszystko. Łącznie z tą częścią, powiedzmy, patriotyczną, 3 maja, tak. Która też była takim swoim... Bardzo ważnym świętem. Tak, i takim wymiarze dużym, że, prawda, takim, z dużą oprawą. Także no, podsumowując, jesteśmy z tego dosyć zadowoleni. Do tego nie było jakichś ekscesów chuligańskich, prawda, jakichś tego, tak jak rozmawialiśmy z policją, ze strażą miejską. No to jest też ważne. Bo różnie nieraz bywało, szczególnie w godzinach już wieczornych, kiedy ta młodzież się rozchodzi, prawda, no tak to różnie bywa. A w tym roku, o dziwo, bardzo dobrze. Wspaniale, czyli czekamy na przyszłoroczną majówkę? No nie czekamy, bo w międzyczasie są inne imprezy, które organizatorem jest Kutnowski Dom Kultury. No, na pewno największą imprezą to będzie Święto Róży, które jest jakby no, większą jakby pod względem rozmachu imprezą taką rozrywkową, kulturalną, bo jest 2 albo 3 sceny są pracujące w tym czasie. Także to jest, więcej się będzie działo. No myślimy jeszcze, dzisiaj będziemy musieli podejmować decyzję i o jeszcze jednej może takiej imprezie masowej, jakby na zakończenie lata. Ale to jeszcze dzisiaj będziemy o tym dyskutować. Wiadomo, wszystko to są pieniądze, prawda? I to prawda. Trzeba popatrzeć. To prawda. Budowa rozarium? To jest jakby na pewno jeszcze niepowodzenie. To jest jeden duży projekt, tak zwana Zielona Oś Miasta. Wielu taki składnikowy projekt z dofinansowaniem środków unijnych. Te projekty w ogóle generalnie to były składane już ponad 2 lata temu. I ponad rok to się toczyły te procedury przyznawania pieniędzy, podpisywania umów i tak dalej, projektów. Tak. I tak wyszło, że w tej chwili jesteśmy dopiero na etapie ogłaszania przetargów, rozstrzygania. I właśnie ten projekt związany z Zieloną Osią, który składa się między innymi z tej ścieżki rowerowej od osiedla Dybów do dzielnicy przemysłowej, gdzie jest taka część rekreacyjno-wypoczynkowa nad Ochnią. I tu też w tym rejonie właśnie Jana Pawła II rozarium. No i przetarg był ogłoszony i kwota, podzielone były zadania na dwa, na jedno zadanie, które mniej więcej było kalkulowane na 5 milionów, oferta ponad 10 milionów, a więc ponad 100%. Tak, 100% przekroczyłem. Na drugą część właśnie związaną z rozarium nie zgłosił się nikt żadnej oferty, będziemy powtarzać. I to jest problem. I to jest w ogóle generalnie problem, z którym się teraz borykamy i nie tylko my. Wiem, że inne samorządy, miasta, gminy, nie ma ludzi do pracy, nie ma firm. Ogłasza się przetargi, nie ma firm, nawet zgłaszających się do przetargów. A my mamy właśnie takie teraz te wszystkie wielkie takie zadania, jak przebudowę Placu Wolności, który będzie mniej więcej, no teraz już ogłoszony, będzie może w tym tygodniu, może teraz w poniedzieli, czyli gdzieś w granicach miesiąca rozstrzyganie to zadanie. Drugie wielkie zadanie no to jest biblioteka. Także to są takie budowlane. Natomiast no, jeszcze jest niedokończony temat związany z autobusami elektrycznymi. No i bardzo się tego boimy. Jak to się wszystko nam uda, bo to jest... Te mniejsze przetargi, powiem, na razie dobrze poszły. Modernizacja willi Troczeckiego, niewiele więcej niż był przewidywany kosztownik inwestorski.
modernizacja żłobków. I to się dzieje. Tak. To już od razu mówię. Jest tak, widać w zaawansowanie bardzo duże prace, także na jesień będzie to już oddane. Tam przed tą willą stanie pomnik doktora Antoniego Troczeskiego, tak żeby na 11 listopada komplet tak, właśnie żebyście byli Państwo gotowi. Tak jest. I teraz przetarg też odbył się już na modernizację budynku przy ulicy Wyszyńskiego na żłobek. Taki z prawdziwego zdarzenia, bo mieliśmy do tej pory żłobek taki funkcjonujący przy przedszkolu, a to będzie duży żłobek 50-miejscowy. I tutaj też, o dziwo, jest fajnie. Cena jest poniżej, lekko poniżej przewidywanych kosztów. Wspaniale. Też w projektach drogowych, które były stosunkowo nieduże, tu się zmieściliśmy w tych przewidywanych kwotach. To jest druga część ulicy Krzywej, chodnik na ulicy Wygoda. To, co do tej pory było. No teraz będą szereg jeszcze innych tych przetargów. Także, że tutaj jakby jakieś takie zadowolenie, że coś tam jeszcze można zrobić, prawda? Ale przy tych dużych, gdzie, panie redaktor, jeżeli zadanie jest za 20 parę milionów i jeżeli tu się nawet coś zmieni o 10-15%, to idzie w miliony. To prawda. A z tym jest problem, bo to nie jest 100 tysięcy czy 200, no, jest to ogromna odpowiedzialność. To jest poważne i tego się bardzo boimy, że z tego sukcesu, z tej radości, że pozyskaliśmy te 8 projektów inwestycyjnych, ponad 100 milionów, z tego 73 miliony środków unijnych. Unijnych, tak. No i tragedią by było, żeby tego nie wykorzystać właśnie z powodów tych przetargowych, wykonawczych. To prawda. A proszę powiedzieć, jaka kwota jest zabezpieczona w budżecie, który jest w tym roku rekordowo wysoki, w stosunku do ubiegłorocznego nawet? Budżet jest rekordowo wysoki, bo jest prawie 250 milionów, to nieomal o 45 milionów więcej niż w roku ubiegłym. To jest spowodowane oczywiście wzrostem dochodów własnych z tytułu podatków i tak dalej. Przede wszystkim podatek PIT, to płacimy wszyscy, prawda, jako dochodowy od pensji, od płac. I podatek od nieruchomości od firm też, bo to się powiększa, ta powierzchnia działań gospodarczych, ale w tym wzroście przede wszystkim jest 36 milionów środków unijnych na inwestycje. Tak. Bo te inwestycje są, można powiedzieć, do 2020 roku. Że 18, tak jest rozpisany 19, kalendarz realizacji. Realizacji i 36 milionów, czyli jakby największa pula, takie uderzenie jest w tym roku. No na razie to są minimalnym stopniu jest to wykorzystane, no bo właściwie przetargi są przy tych mniejszych zadaniach, które są typu 3 miliony, no to nawet jak tam jest 2 miliony, to jest jeszcze mało. Tak. W związku z tym na przykład realizacja budżetu po pierwszym kwartale też po stronie wykonawczej to jest zawsze najgorsza, no bo to jest zima, wszystko jest zastój. No tak. Tak. A również po stronie przychodowej, jeżeli nie robimy, nie płacimy, to też nie pobieramy tych pieniędzy od marszałka. A także, ale generalnie nawet ten budżet po kwartale można powiedzieć, że wygląda podobnie jak w latach ubiegłych. Poziom dochodów jest na poziomie 23%. To mniej więcej tak zawsze. Później się budżet rozpędza. Przede wszystkim udział w PIT-cie. Ludzie składają rozliczenia, ci przede wszystkim, którzy mają zwrot. Urzędy skarbowe oddają. Tak. I później to jest, nam oddają mniej, ale później to się w drugiej połowie roku rozpędza. Także, że ten budżet wygląda całkiem pokaźnie, to jest ogromny wzrost w stosunku na przestrzeni lat. Ten budżet, ten teraz jest wyjątkowo tak skokowo. Tak, ale teraz jest duży skok. Dla nas jest istotne to, co zależy od nas, czyli to, co jak zależy od gospodarki tu regionalnej, tak miejscowej. Jest, czyli ilość bezrobotnych mała. Tak. Jeżeli mało bezrobotnych, więcej płatników, prawda? Więc to udział prawda. W porządku, z roku na rok się rośnie, ostatnie może 3, może 5 lat. Udział strefy ekonomicznej? Jest znaczny, ogromny. Bardzo duży, przede wszystkim. Ja mu się zawsze wspominam, jak zaczynałem 15 lat temu, to podatek dochodowy, nie podatek od nieruchomości, od firm, od tej działalności gospodarczej, to był na poziomie 11 czy 12 milionów, a teraz jest 37 milionów. No tak. Dzięki tym zakładom. Nie podatek PIT był wtedy, ale bezrobocie było na poziomie 28%. To wtedy był 12 milionów, a teraz jest 42 miliony. Pensje oczywiście wzrosły, ale i liczba płatników też. I to jest budżet. Tak. I to się tego cieszymy, że to zależy od tego, od naszego terenu, od naszego potencjału. Tak. To nam daje i tego, też wysokie pojęcie. Jak wykorzystujecie go? No, staramy się jak najlepiej. Dla dobra mieszkańców. Jest wiele różnych wskaźników, ale na przykład ciekawym wskaźnikiem jest powiedzmy nakłady na kulturę. Bo to widać. To, co to się prawda. Dzieje w mieście, Kutnowski Dom Kultury, Centrum Teatru Muzyki i Tańca.
jesteśmy chyba na pierwszym miejscu w województwie łódzkim, biorąc pod uwagę środki na kulturę, kapitał na mieszkańców, no bo globalnie to wiadomo, no Łódź jest to inna, prawda. To jest 3,5 miliarda budżetu. To jest zupełnie inna skala. Tak jest, ale w tej kategorii na mieszkańca mamy pierwsze miejsce. Tak. I to z dużą przewagą nad pozostałymi. Jest to, wydaje się, bardzo wysokie miejsce w Polsce. Również dochody generalnie są duże. Jesteśmy chyba na drugim miejscu wśród miast województwa Tak, województwie, potwierdzam. A w na 39. Tak, 39, gdzie trzeba brać pod uwagę, że to jest prawie 2600 gmin. Może wyjaśnijmy dla naszych widzów, że chodzi o ranking opublikowany przez magazyn Wspólnota. Ranking najbogatszych miast w Polsce. No i kiedyś zaczynaliśmy od poziomu wszystkich, a tu miast, bo to jest ranking gmin i tak dalej. Tak, tak, oczywiście. No, kiedyś gmin zaczynaliśmy od poziomu tam chyba 600 czy 700, no miasto tam było powyżej 100 ileś, także no wychodziliśmy z dużych problemów. Lata 90. to było zwijanie się miasta. Bezrobocie narastało, którego szczytem był 2002 rok, kiedy upadła do końca Odlewnia. No i później taki był przestój, ale wejście do Unii, zawsze podkreślam. Wejście do Unii 2004 roku dało power taki, że przyszli pierwsi inwestorzy. W miesiąc po przystąpieniu do Unii, to był wtedy Kofola i D. Smith i jak domino się potoczyło. Dzisiaj to jest prawie tam 50 zakładów w tamtej dzielnicy, a były gołe pola. Wspaniale. Czyli co życzymy sobie czego na cały kolejny rok? No tak, inwestorów to jeszcze troszkę by się może przydało, ale już takich bardzo jakichś ciekawszych. Z nowoczesnymi technologiami. Nie chodzi o wielkie zatrudnienie, bo z tym jest problem, ale właśnie jakichś takich innowacyjnych, no dla ludzi z wyższym wykształceniem, z dobrym przygotowaniem, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć ten potencjał, żeby nie zostawali w dużych miastach. Tak, i żeby wykorzystać, żeby wracali z powrotem do Kutna na przykład z dużych uczelni, z innych oczywiście, miast. Oczywiście, no bo tak było, że my przede wszystkim kiedyś chcieliśmy zdjąć to bezrobocie, więc chyba brało się dużych. Tak. No i to jest osiągnięcie, że kiedyś to było prawie 6,5 tysiąca zarejestrowanych w mieście, teraz jest chyba 1300, ale to nie znaczy, że się wejdzie do zera, bo tu już nie bardzo są chętni, bo to są różne jeszcze przypadki w tych osobach. Tak, ale skala się tak zmniejszyła, że jest ona prawdopodobnie nieznaczna w stosunku do liczby pracujących. Tak jest. Znaczy my teraz oceniamy jakby, bo nie ma oddzielnie prowadzonej stopy procentowej dla miasta, bo to powiaty grodzkie mają. My patrząc na powiat, no ten w powiecie no to jest chyba około 10%, ale my dla miasta prowadzimy po swojemu, no to jest gdzieś około 5%. Tak, no to jest taka higieniczna, można by powiedzieć. To prawda. Czyli co, życzymy sobie potencjału inwestycji innowacyjnych. Innowacyjnych inwestycji. Tak, no i co, żeby udało się zrealizować inwestycje, które są w toku lub zaplanowane. Które są zaplanowane, no, zapraszamy mieszkańców też do dyskusji, do rozmów o potrzebach, bo ta strategia rozwoju miasta jest do 20 roku, ale właściwie to, co już się robi, bądź będzie się robiło, to z tej strategii, no wyczerpuje tą strategię. Tak, i już należałoby myśleć o kolejnych latach. Tak. Czego mieszkańcy oczekują? Oczywiście poza koncertami, poza takimi nam prostymi zieleńcami i tak dalej. Co jeszcze? To prawda. Czyli zachęcamy mieszkańców, żeby zgłaszali nam, Państwu, swoje potrzeby. Tak jest. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.